dobry. Kolejny odcinek koncertu Szczęstela. Dzisiaj w zastępstwie pani Joanna Wątorek. Dzień dobry. Nietypowo trochę, ale ja jestem, więc będzie też po staremu trochę. Jak się pani czuje tutaj? Bardzo dobrze, aczkolwiek przyjemność równie wielka jak trema. No, z tą tremą to bym tak nie przesadzał, bo przecież chyba najbardziej stremowani są ci, którzy mają jutro pójść do szkoły. Tak, zgadzam się. Początek roku szkolnego. Właśnie, początek roku szkolnego. Niektórzy malują takie murale. Czy to jest pani mural? Nie. Nie. Nie, mój też nie, ale jest bardzo ładny. Mamy takie pytanie do państwa. Gdzie jesteśmy? Właśnie pani zaczęła o tej szkole. Jutro początek roku, niektórzy idą, a pani wspomina szkołę jak? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Bardzo dobrze. Fajna szkoła, całe życie w jednym miejscu. A ja o szkole nie będę mówił. Bo? To mamy dużo życzeń i zaczniemy od pierwszych. I zapraszam panią do pierwszego. Od koleżanek i kolegów z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie mamy życzenia dla Szturc Bronisławy z Goleszowa, która swoje urodziny obchodziła 27 sierpnia. Życzymy ci, abyś nigdy nie przestała marzyć, bo marzenia pozwalają przetrwać te wszystkie najtrudniejsze chwile, abyś potrafiła dawać radość. Niech twoje łzy będą tylko łzami radości, a nie bólu i smutku. Aby niebo nad tobą było jaśniejsze i aby otaczali cię życzliwi ludzie. Niech twoje życie toczy się tak, jak tego pragniesz. 1 września wzięli ślub Patrycja Balcar i Rafał Sordyn. W tej uroczystej chwili, gdy słowo tak oznacza zwycięstwo miłości, przyjmijcie życzenia szczere. Szczęścia, zdrowia i radości. Niech uśmiech waszych dzieci pochodnią wesela świeci. Dobroć, mądrość niech czynem kieruje, a harmonii współżycia nigdy nie brakuje. Te piękne życzenia składają koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. W dniu urodzin Marzeny i jubileuszu Bogusława. Życzenia od rodziców z siostrą z rodziną z Goleszowa. Żyjcie, nie licząc wcale lat, z rozkoszą patrzcie na świat, siłę ducha, mięśni i nóg, niech jak dotąd daje Bóg, zawsze zdrowi, z lekarstw kpijcie i rozkosznie sobie śnijcie. Niechaj młodość w duszy wre, ogrzewając wasze życie. A teraz życzenia dla przebojowej i zawsze uśmiechniętej Kasi Kubaszewskiej z okazji urodzin. Mało zmartwień i agresji, żadnych stresów i depresji. Dużo śmiechu i radości, wiele szczęścia i miłości. By ci w życiu dobrze było, aby zawsze się szczęściło, żeby serce ci się śmiało i o gronie przyjaciół pamiętało. Kasiu, wszystkiego co najlepsze, zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń życzą wierni przyjaciele z miasta powiatowego. 1 września urodziny obchodzi Mieczysław Zdębowca. Od całej rodziny z Cieszyna dużo zdrowia i aby troski i kłopoty odpłynęły gdzieś ukradkiem. Słońce niech ci zawsze świeci, a na twarzy uśmiech gości i by nigdy ci nie brakło marzeń, wiary i miłości. 30 sierpnia swoją urodziny obchodził Wojciech Sochacki. Z tej okazji od całego portalu OX.pl wielu sukcesów z tymi piłkarskimi diamentami oraz wszystkiego co najlepsze, co dobre i miłe, co budzi uśmiech na twarzy, co kryje się w maleńkim słowie szczęście. Dzisiaj, 2 września, obchodzi urodziny Hanna Blokerz-Bacza. Cały portal OX.pl życzy zdrowia, szczęścia, powodzenia, wszystkich marzeń spełnienia, przyjaźni wielkich i małych, wielu przygód niebywałych i uśmiechu wesołego i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. 3 września swoje urodziny będzie obchodzić Izabela Tymich-Janasik. Z tej okazji dużo zdrowia i mnóstwa pomysłów na nowe musicale oraz spełnienie najbardziej skrytych marzeń życzą fanki i fani pani projektów artystycznych. No i jak po pierwszym odcinku? Dalej, trema równie wielka jak przyjemność. Ale myślę, że po piosence, którą pani zaśpiewa, już ta trema odejdzie na dobre. Bo to jest tak, że później śpiewamy piosenki. Absolutnie nie. Nie? Nie. Dobrze, proszę państwa, to w takim razie piosenkę zagra zespół Strange. Będzie to ich druga piosenka z teledyskiem. Już przygotowują nową płytę. Jest to zespół z naszej Trójwsi. No a my jeszcze musimy powiedzieć o tym, żeby państwo wysyłali życzenia. Oczywiście mail jest cały czas ten sam. Może pani pamięta, jaki mail? życzenia@ox.pl. Czyli po polsku życzenia@ox.pl. No i zapraszamy państwa za tydzień. I panią też. Ja chyba za tydzień będę oglądać przed telewizorem, przed monitorem. A kto będzie prowadził? Jak pani myśli? No podejrzewam, że dziewczyny w końcu przestaną lotać i wrócą na swoje miejsca i to one będą prowadzić w pełni profesjonalnie życzenia.
dziewczyny, nie lotajcie, tylko po prostu też bądźcie tutaj. Dziękuję bardzo i do widzenia. To do zobaczenia. Przestrzeń stała.